No i witam, ligowiec, znowu w trasie. Pierwszy w sumie w zasadzie w ligowcu vlog wyjazdowy. Jesteśmy w Siedlcach. Pogoń Siedlce będzie grała z Polonią Warszawa. No i co? Kibicowsko ciekawy mecz, musieliśmy tu być. Chodźcie, zapraszamy. Witam Was oczywiście jeszcze raz, tu panów redaktorów. Witam też wszystkich kibiców drugiej ligi, pierwszej ligi. Prośba o zostawienie subów, zostawienie lajków. Także zapraszam na nasze media klubowe. Dużo się ostatnio dzieje, a to za sprawą i pracowników klubu, i oczywiście zawodników, którzy się chętnie udzielają, ale też naszych wolontariuszy, których zaprosiliśmy do współpracy mniej więcej od początku roku. Teraz pomaga nam 10 osób, 10 młodych chłopaków, bardzo zdolnych, jeżeli chodzi o media, jeżeli chodzi o dzień meczowy, o współpracę ze szkołami, bo też od jakiegoś czasu prowadzimy takie projekty, żeby no trochę odmładzać naszą grupę kibicowską. I nie ukrywam, że na to kładziemy duży nacisk, żeby Pogoń była, tak jak to często gdzieś powtarzamy, klubem dla wszystkich. Przenieśliśmy się w okolice boisk treningowych, na których trenują zawodnicy pierwszego zespołu, także naszej akademii. Tutaj możemy się pochwalić, że od w zasadzie nowego roku przybyło nam bardzo dużo nowych zawodników. Akademia liczy dzisiaj ponad 400 dzieciaków. Rozwijamy się, idzie to w dobrym kierunku. Takim naszym celem jest to, żeby w kadrze pierwszego zespołu było jak najwięcej wychowanków. Osobiście uważam, że taki klub jak Pogoń Siedlce ma no w zasadzie wszystkie możliwości, żeby być klubem promującym młodzież, żeby z Siedlec odchodziło jak najwięcej zawodników do wyższych lig, żeby tutaj była taka trampolina. Na to kładziemy nacisk. Na tych boiskach też zawodnicy pierwszego zespołu trenowali przed dzisiejszym meczem z Polonią Warszawa. No właśnie, temat grzejący, nie? Temat grzejący, nie tylko ze względu na pogodę, ale możemy powiedzieć, że takie derby Mazowsza. Bardzo fajnie, że pojawiła się w naszej lidze, bo na pewno no jest to dobry rywal, bardzo taki, nazwijmy to, medialny, atrakcyjny. Kibice są, zbierają się. I właśnie, kibice zbierają się. Myślę, że z racji takiej, że organizujemy imprezę niemasową, że na pewno dopisze frekwencja i ten 1000, no myślę, spokojnie się pojawi. Czekamy na sportowe widowisko na najwyższym poziomie. No to idziemy na stadion. Chodźcie. Zapraszam. No jesteśmy na imprezie. Kabina DJ-ska, speakerska. Siemanko. Witamy. No pokaż, jak to tu wszystko wygląda. Powiedz coś tutaj, na ten temat. Tutaj mamy widok na boisko. Wszystko widzisz, elegancko. Stąd wszystko widać, wszystko słychać. Mamy system nagłośnienia, sterujemy tablicą. I czekamy na początek spotkania. Który mikrofon? Zielony czy...? To jest rezerwowy mikrofon, ten jest główny. Tutaj mamy konsoletę naszą, sterujemy. I klima jest. Klima jest, więc... 33 stopnie dzisiaj, także no, przyda się. Trzeba się chłodzić tutaj. No i jak będzie wynik, obstawiacie chłopaki? Coś koło remisu, no miejmy nadzieję, tak? że jednak... 2-1 to nie remis, to obstawiasz, że Pogoń wygra, tak? 2-1 Pogoń, ja myślę, że koło 1-1 będzie. Okay. Na dobry początek, na zachętę. Tak, jak to na derbowe spotkanie przypadło, to będą emocje. My jesteśmy w pokoju VIP-owskim i proszę bardzo, kogo ja tu spotykam. Witam ligowca. Czyli co, człowiek z Siedlec, trochę już z Warszawy, tak? No trochę tak pół na pół, ale dzisiaj akurat i Siedlce z Warszawy się spotykają, także ligowca nie mogło zabraknąć. Oglądamy, czekamy. Liczymy na dobry mecz. A co ty robisz na VIP-ach? Z wiedzą wizytuję razem z ligowcem, także jesteśmy na stadionie w Siedlcach i nie będzie dzisiaj brakowało wrażeń. Także pewnie tu i po meczu na VIP-ie też pewnie różne ciekawe rozmowy, kuluary będą się toczyć. Dzisiaj nie ma Dominika ze mną, ale jest Bartek, no i we dwóch jakoś to ogarniemy temat, nie? Zobaczymy, co tutaj jest. Jedzonka, czekamy oczywiście na giętą. To jest najważniejsze. Kolka z cukrem, woda, Sprite, kanapeczki. Ale jest też i ciekawszy materiał. No i szkoda, że dzisiaj impreza nie masowa, tak? Bo pewnie się nie opłaca za bardzo. No tak, maksymalnie to już wspomniał ten menedżer, 999 osób. Bilety sprzedawane, już mało zostało wejściówek, także troszkę szkoda. W najlepszych meczach, w najlepszych czasach, no było tu około 2900 kibiców. Może by przyszło ponad 2000. Może by przyszło, trudno tutaj właśnie prognozować. Klub stwierdził, że te koszty trzeba ciąć. Wiadomo, jaka jest teraz sytuacja, jaka sytuacja w Pogoni.
także 999. Czekamy na kibiców gości, którym, jak słyszeliśmy, popsuł się autokar, także... Ale i tak chcą dotrzeć. Także będą walczyć, aby dotrzeć. Miejmy nadzieję, że dotrą, piłkarze się grzeją. No i dzisiaj jestem teoretycznie sam, ale jest ze mną oczywiście Bartek. Nie ma Dominika, został w Warszawie, robi, a nie, pojechał chyba gdzieś robić wywiad z Andrijem Szewczenką, więc wiecie, no, są rzeczy ważne i ważniejsze, no ale jesteśmy dzisiaj we dwóch na miejscu, także nie ma źle. No i zobaczymy, jak będzie dzisiaj, bo Polonia rozpoczyna swoją kampanię drugoligową, pierwszy mecz sobie przełożyła, więc zaczyna sobie od wyjazdu właśnie tutaj, a Pogoń przegrała pierwszy mecz z rezerwami Zagłębia, no i pewnie będzie chciała się odbić. Na papierze teoretycznie faworytem czarne koszule. Zobaczymy, jak będzie mecz. No i zaczynamy. Mija 13 minuta, na razie 0-0, ale Polonia, no, piłkarsko i w sytuacjach lepsza. No tak, na razie inicjatywa Polonii. Kilka stałych fragmentów gry, rzutów rożnych, teraz rzut wolny, widać, że Polonia tutaj postawił trener Smalec na zawodników, którzy już są zgrani od pierwszych minut, starał się grać swoje. No właśnie, trzecioligowy skład w sumie wyszedł poza Haberkiem Kowalskim. Tak, jeden debiut, pozostałe nowe nabytki czekają na swoją szansę, ale na razie wygląda to dobrze. Zobaczymy, czy będą jakieś efekty, bo po tych centrach na razie niewiele wynika. Trzecia minuta, ale zaraz się to zmieni. Powiesza autokar kibiców Polonii, którzy no mieli problemy na trasie. Wiemy, że przybyli de facto też pociągiem chyba, z tego co tutaj słyszałem, ale finalnie docierają autokarem. Zakończyło się już. No na razie tak naprawdę notatki, jeden strzał Wichtowskiego, 22 minuta rzutu wolnego, Polonia trochę robiła wiatru, nic z tego nie wyszło, przyjechali kibice Polonii, z pozytywów to na razie taki tylko, taka tylko informacja, no i cały czas czekamy, to słowo klucz. Damian Nowak otwiera swoje strzelanie. No i bramka dla Pogoni. Błąd dobrze wykorzystany przez nowego, tak, snajpera, nową dziewiątkę. Asysta Cezary Demianiuk, Pogoń prowadzi, teraz Polonia musi reagować. A dopiero mówiliśmy, że się nic nie dzieje. No, to będzie awanturka chyba. Mecz przerwany. Wzywam do powrotu na miejsca szalące ktośne. Mecz za chwilę zostanie przerwany. Prosimy o powrót na miejsca. Wzywam do powrotu na miejsca w swoim sektorze na trybunie. Mecz za chwilę się zakończy i jest to bardzo, bardzo niepotrzebna historia. Prosimy o powrót na miejsca w swoim sektorze. Prosimy o powrót na swoje miejsca. Leczmy, bo będzie został przerwany. Ale beka sobie wyciągnęła tyle w tym. Oni nie reagują. Pani kibicie.
wzywam do powrotu na swoje miejsca. Mecz został przegrany i nie zostanie w zawodzie, dopóki wszyscy nie zajmą miejsc w swoich sektorach. Na swoje miejsca. Za chwilę służby porządkowe wkroczą. Wzywam do powrotu na swoje miejsca. Za chwilę służby porządkowe wkroczą na tym miejscach dolu. Mecz nie może być rozgrywany, dopóki wszyscy nie zajmą swoich miejsc. No i tak, życie nam narysowało, nakreśliło ciekawy scenariusz, bo była awantura. Sytuacja patowa, jeżeli Polonia nie wejdzie na sektor, to mecz się zakończy walkoverem, ciekawe dla kogo. Z tego co nam się wydaje, to nie wejdą na sektor, bo policja trzyma z 20 chłopaków od nich. Więc chyba będzie koniec. Jest z kibicami Polonii, teraz rozmawiam prezes Witold. Zachęcę ich do tego, aby weszli na ten sektor gości, aby będzie to zrobione, ale wydaje się ten scenariusz na ten moment bardzo mało prawdopodobny. Także generalnie no, było ciekawie, padła bramka, awantura, to jest też sól polskich stadionów, jak dobrze wiemy. Także wszystko fajnie, ale mogliby ten mecz dokończyć, no. A jak będzie, zobaczymy. Na razie siedzimy, a jak nie, to najwyżej pójdziemy na kiełbasę. Co najważniejsze, gięta z takiego małego grilla, ale jest tam chyba fryteczki, tylko gotówka. Pani teraz będzie miała dużo pracy, tylko zero. No i dobra, kącik gastronomiczny imienia ma Dominika Pasternaka, pozdrawiam. Czapkę zdjąłem, bo nie wypada. No i testujemy. Ile? 10 złotych. Gięta, musztarda, ketchup i kajzerka. To po śląsku, nie? Normalnie to gdzie patrzy. Trochę zimna. Trochę niedopieczona. Szału nie ma. Niestety. Przepraszam. Jeszcze bułka. No. Chociaż bułka daje radę, bo świeża. Ale kiełbaska do poprawy. No i 57 minuta, 2-1. Polonia strzela gola Pieczara na 2 razy, ale w końcu trafił i od razu strzelc z boiska. Jest Michalski, jest Bajdur, jest Fidziukiewicz, także były król strzelców poprzedniego sezonu i będzie ciekawie na pewno, Bartek. No będzie się to rozdziało, Polonia tylko podkręci tempo i to zwiastuje, że tutaj jeszcze bardzo wiele się może dziać. Jest kolejny polonista Bajdur, Pazio, Marciniec, Miłuska, trochę tych byłych polonistów, tematów wspólnych, także dzieje się w Sierpce. 4 minuty. Minęło 10 minut, sędziusi sędziowa czuł, więc co najmniej 4 minuty. Informacja dla kibiców gości. Prosimy o pozostanie w swoim sektorze. Do 15 minut po zakończeniu.
punkty mega istotne. No my zdawaliśmy sobie sprawę, że Polonia to jest niesamowita jakość. I mimo, że jest Beniaminkiem, to no, dysponuje bardzo szeroką i wyrównaną kadrą. Było to widać na boisku. Było to widać na boisku zdecydowanie. Na pewno namieszają w tej lidze. Co do naszej gry, no my od początku nastawiliśmy się tak naprawdę na grę z kontry, na mocną pracę bez piłki. I to tak naprawdę zdało egzamin w pierwszej połowie. W drugiej połowie mieliśmy troszeczkę więcej z tym problemów. Ale summa summarum tak naprawdę zgarniamy 3 punkty i to jest najistotniejsze dla nas. Myślę, że cały zespół pracował świetnie i dał z siebie wszystko tak naprawdę, bo no, tak jak mówię, bez piłki pracowali bardzo solidnie i bardzo mocno i to jest dla mnie najistotniejsze. Ja się bardzo cieszę z 3 punktów i gratuluję chłopakom naprawdę ogromu włożonego zaangażowania i pracy. To właśnie mocno zmęczeni chyba skończyli chłopaki ten mecz. Strasznie, no tak jak wspominamy, no, dużo ciężej biega się bez piłki niż z piłką tak naprawdę. I jeszcze w upale w tej pierwszej. I jeszcze w upale oczywiście. No, no było to widać. No, druga sprawa to są zawodnicy rezerwowi tak naprawdę. Też wprowadzili sporo ożywienia. Przy odrobinie szczęścia moglibyśmy z ataku szybkiego jeszcze zdobyć pewnie jedną bramkę, ale to nie jest najistotniejsze. Cieszę się wspólnie z zawodnikami, że zdobyliśmy 3 punkty i o to tak naprawdę teraz chodzi. Dzisiaj nowy napastnik, 2 bramki, to chyba cieszy. Jak najbardziej nowy napastnik, który świetnie się dzisiaj wkomponował w tą pracę naszego zespołu. Wykończył 2 świetne piłki. Przede wszystkim świetnie pracował też w defensywie i za to mu się należą ogromne brawa. Pomoczył na gorąco, pizza czeka, ale chwilę jeszcze poczeka, jak tam? Wszystko w porządku, no. Dobry meczik? Dobry meczik, no. Znaczy wynik chyba lepszy, co? Niż tak, tak, walka do końca, no tak, tak jest, nie? Byłeś naładowany trochę przed meczem, no bo grałeś w Polonii wcześniej, tak? No, trochę tak, no mogę powiedzieć, że tak, no ale no tak zawsze gramy, nie? Tak jest, gramy o 3 punkty, no i to tak każdy mecz. Dwie sytuacje tak naprawdę mieliście takie groźne, wykorzystane. No tak, no. Brawo dla Damiana Nowaka, że nowy napastnik, strzelił 2 bramki, no i wszystko super, nie? Ciężko się grało w tych warunkach dzisiaj? No tak. Ty może przyzwyczajony, no, nie? No trochę tak jak Brazylia, tak? No, właśnie, no, ale, no ale było gorąco, tak? Druga tak. Połowa minus 10 stopni chyba w porównaniu do tej pierwszej. Ale super. No 3 punkty zostają, nie? Tak, 3 punkty teraz puchar. No i walczymy dalej. A jak ty właśnie na tą ligę jak się zapatrujesz? Będzie ciężka, będzie wyrównana? No, wyrównania liga, nie? Tak jak tam poprzednia, to też wyrównania liga, nie? To też takie trochę walka do końca, nie? I tak się bazuje liga, nie? Okay. A ktoś ci chciał, powiedz wcześniej w okienku, były jakieś pytania? No, żebyś tam gdzieś poszedł do innego klubu, może coś liga, tam, wyżej, ale coś to. Coś tam było? Coś tam było, ale się koncentrowałem na Pogoni, nie? Pieczara po meczu. Ciężki mecz. 1-2, tak się skończyło. Ty strzeliłeś gola. Zadowolony z siebie? Cześć, witam wszystkich. Trudne pytanie. No nie jestem z siebie zadowolony. No bo strzeliłeś gola. Tak. Ale wiesz co, nie jesteśmy z siebie zadowoleni. Ogólnie jako zespół myślę, że wszyscy spodziewali się czegoś więcej po nas. My sami po sobie. Na pewno przede wszystkim ta pierwsza połowa pozostała wiele do życzenia. Ale też nie jesteśmy tacy beznadziejni, jak ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Myślę, że drugą połowę wyszliśmy z impetem, z taką lepszą energią i już to zdecydowanie lepiej wyglądało. W ogóle oprócz tych 10-15 minut pierwszej połowy, to jakby druga część spotkania może nie była pod nasze dyktando, ale już trochę lepiej to wyglądało w naszym wykonaniu. Nie jesteśmy zadowoleni. Zimny prysznic. Pozostaje nam, myślę, że zejść na ziemię, wziąć się za robotę, poprawić te elementy, które dzisiaj szwankowały. Liga jeszcze jest przed nami, liga jest bardzo długa przed nami, wiele spotkań. Mam nadzieję, że pokażemy się z dobrej strony, a dzisiaj tego nie zrobiliśmy na pewno. Organizacja gry w naszym wykonaniu w pierwszej połowie na pewno leżała i kwiczała. Z mojej perspektywy wygraliście w piłkę. Pogoń strzelała bramki, piłkarsko byliście lepsi, nie boję się tego stwierdzić. Natomiast no, 3 punkty przeszły bokiem. No ale teraz mecz u siebie, tak? Będziecie grać przy Konwiktorskiej, trybuny poniosą i trzeba już patrzeć przed siebie. Nie? Tak, jakiś wniosek z tego meczu do przodu. No, tak, bo cieszę się, że taki masz odbiór tego spotkania.
ta piłka nożna dlatego jest tak popularna, bo często to, co się wydaje, często jak ogląda się mecze piłki nożnej, rzeczywiście jedna ekipa wydaje się zdecydowanie lepsza i na papierze, i na boisku, a wynik jakby tego spotkania może być różny. I to jest jakby piękno tego sportu. My dzisiaj jesteśmy po tej stronie barykady, która nie ma punktu z tego meczu. Ja powiem szczerze, że za każdym razem, kiedy zdarza się taki moment, no to jest idealny moment na wyciągnięcie wniosków i gdzieś naukę i nabranie pokory, bo myślę, że to, co się dzieje dookoła naszego klubu, naszego zespołu, już co się działo przed początkiem tych rozgrywek, no to... To znowu... Że balon napompowany? No, może balon napompowany to za duże słowo, ale rzeczywiście gdzieś ta presja oczekiwań jest wywindowana bardzo wysoko i wydaje się wszystkim dookoła, że my tą ligę zjemy, przejdziemy się po niej, wyplujemy i potem wszystkich jakby... Wszystkich będziemy, w każdym meczu będziemy dominować i wygrywać mecze w cukrach, a tak nie jest. No, ja myślę, że to wiele pracy ciężkiej przed nami, wiele jeszcze musimy się nauczyć. Mamy też dużo nowych chłopaków doszło do nas, to też musi chwilę potrwać, zanim się to zazębi. Ja po prostu chciałbym zaapelować do wszystkich dookoła o spokój, gdzieś tam pokory i cieszę się w sumie, że już niebawem mecz na Konduktorskiej, na pewno wyciągniemy wnioski i liczę na to, że momenty z drugiej połowy będą meczu na Konduktorskiej, te dobre momenty z drugiej połowy to będzie coś, co na Konduktorskiej częściej się pojawiało niż tylko właśnie epizodycznie, tak jak to było dzisiaj. Mam nadzieję, że po prostu zagramy na swoim poziomie i tyle. Wynik jest zawsze sprawą otwartą, ale tą organizację gry, czy tak jakby taką werwę chciałbym, żebyśmy mieli na Konduktorskiej, jak mieliśmy na początku drugiej połowy, czy w ogóle jakby podczas drugiej części spotkania. Nie męczę się dłużej. Zapraszam tylko na ligowca w takim razie, tak, i się tam widzimy. Dzięki wielkie, super, że byliście. Mam nadzieję, że mecz się podobał. Panie prezesie, ile na pizzę wydajecie w przeciągu roku? Dzień dobry. Nie wydajemy w ogóle. Pizzeria to są kibice naszego klubu. A czym więcej wygrywamy, czym lepiej gramy, tym więcej pizzy dostajemy. No bo ale kalorii zawodnicy przyjmują, no ale ciężko trenują, mają czas kiedy spalić. No właśnie taki ciężki dzisiaj ten mecz, ciężkie przetarcie, ale pierwszy mecz u siebie, pierwsze trzy punkty, także powody do radości, optymizmu pewnie są. Ogromne. To był bardzo ciężki mecz, wiedzieliśmy jakim... Powiedz coś o mnie. Wiedzieliśmy jakim zespołem, jak mocną drużyną jest Polonia, Warszawa. Wszyscy obserwowaliśmy, jakie tam ruchy transferowe były robione i rzeczywiście dzisiaj Polonia pokazała naprawdę jakość piłkarską. Natomiast no, trzy punkty zostają w Siedlcach i to jest najważniejsze. Uważam, że na pewno zasłużyliśmy na to zwycięstwo, byliśmy lepszym zespołem. Cieszy wygrana. I z perspektywy tych letnich zmian pewnie też optymizmem jest to nowy snajper, Damian Nowak, dwa trafienia, to też jest pewnie jakiś tam po stronie plusów. No tak, no Damian ma za sobą nie najlepszy sezon poprzedni i my podejmując taką decyzję, żeby Damian wszedł w buty Maćka Górskiego. Będzie ciężko. To było ciężko, natomiast wierzyliśmy w to od początku, że Damian ma to coś, ma jakość i no i dzisiaj to pokazał. A wiemy, że jak dla snajpera odblokowanie się to jeszcze w takim ważnym meczu, jeszcze dwoma golami, no super. No i dobra, jesteśmy po meczu, 2-1 Pogoń wygrała, jesteśmy co prawda pod dachem, bo się rozpadało, zimno. Trochę się też ten mecz przedłużył, miał sporo atrakcji boiskowych i pozaboiskowych. No w mojej optyce, tak jak powiedziałem, Polonia była lepsza piłkarsko, wygrała Pogoń, bo strzeliła dwie bramki, no i dobry ten występ Nowaka, no wyjdzie wiątki, może wejdzie w buty Maćka Górskiego. No Pogoń wypunktowała Polonię, po prostu wykorzystała te błędy indywidualne, które czarne koszule popełniły, takie frycowe. Beniaminka dzisiaj troszkę w Siedlcach, także Polonia z porażką, ale też na pewno z optymizmem mogą patrzeć w przyszłość. Pogoń też bardzo dzisiaj optymistycznie, sporo też rozmów, kulis różnego rodzaju, także to też widać, że nastroje w Siedlcach bardzo dobre po tym dzisiejszym meczu. A wy spójrzcie tutaj, co się dzieje. Tak jest. Jaką mamy koszulkę, nowy, Bartek, odwróć się jeszcze. Proszę bardzo, jaki model, dyszka, ligowiec, co się dzieje? Wszystko na miejscu, próbowałem na profeska, ligowiec. Jeżeli wam się podoba, to pilnujcie, bo będzie taka koszulka do wygrania. Jedna jest przeznaczona właśnie na konkurs, resztę mamy my, czyli wszyscy ci, którzy występują u nas na kanale, dostaną to i na live'ach będziemy je ubierać. 200 łapek w górę. I zobowiązuję się, że jedziemy jeszcze do miesiąca czasu na jakiś stadion, jeszcze jakiś vlog będzie. Także no, naprawdę liczymy na wasze suby, na lajki, na komentarze.
Na co jeszcze? Na podawanie dalej. Tak, dyskusja mile widziana, wszystko. Jesteśmy w kontakcie też tak z wami, jest. Także. Oczywiście druga liga, podsumowanie. Co poniedziałek, pierwsza liga, co wtorek. No i tak to wygląda. I bądźcie z nami. Trzymajcie się. Zapraszamy na Ligowca! No petarda! I koniec vloga w Siedlcach. Tak się kończy.